Cześć, z tej strony Grzesiek. Gościnnie mamy Filipa, który opowie nam o zwycięskim deku, który pozwolił mu zająć pierwsze miejsce. Proszę Filip, przekazuję Ci. Cześć, grałem Hero Stormem. Do BT4 chyba najpopularniejszy i deck, który wygrywał najwięcej turniejów. Cała struktura deku opiera się o tą parę kart, czyli Bardocka i Promo Gotena. Celem deku jest zabicie przeciwnika w drugiej turze. Jeżeli to się nie uda, to czasami udaje się przeżyć do trzeciej i jeżeli przeciwnik nam odda w trzeciej turze, to praktycznie nie ma możliwości, żeby przeżył. Do tego deku gramy w taki sposób, że w pierwszej turze jest wystawiony Bardock, który od razu po ataku zamienia się na Gotena. Żeby to combo było bardziej consistent, czyli częściej nam schodziło, dołożone są także Dependable Dynastii Sengoku. On jest po to, żeby po awaken przeciwnika, żeby można było łatwiej zadawać obrażenia. Ten deck bardzo szybko się budzi, jesteśmy w stanie się obudzić w pierwszej turze. Dlatego przy 2-3 życia zamiast Bardocka używamy Adoptive Father Son Gohan, który po prostu robi to samo, tylko nie kosztuje nas 100 życia. Żeby zwiększyć nasz draw, czasami oni wchodzą także na Widel, która pozwala nam dobrać kartę i zwiększyć siłę karty o 5000. I jeszcze są dwie karty jakby w samym kombie, czyli mamy Bardock, Wheel of Iron. Jeżeli nim skombimy, to ten Bardock zamienia się w tą małpę i pozwala nam to dać za 2 many łącznie atakera 20000 double strike. Potem z defensywnych kart, których też jesteśmy w stanie sobie wyszukać, mamy Dynastii Sengotena. On w obronie pozwala nam dać za darmo plus 15000 do naszych żółtych kart. Teraz powód, dla którego gramy tym liderem, to są trzy karty. Mamy Minotię, która jeżeli zostanie zrzucona z zdolności lidera lub z super komba przypisanego do tego lidera, czyli z Hoi, pozwoli nam wyszukać stali za darmo nogi Figu de Garma. Całe to combo jest w tej talii tylko i wyłącznie po to, żeby dobierać jak najwięcej kart, żeby nigdy nam się te karty nie kończyły i żebyśmy w ostatnim ataku byli w stanie przekombić przeciwnika nawet do 80000. Potem z kart ekstra gramy kartę, która tak naprawdę pozwala to wszystko zrobić w pierwszych turach, czyli Successor of Hope, która pozwala za darmo wyszukać każdą kartę ze swapem. Dzięki temu praktycznie zawsze mamy Bardocka w pierwszej turze. Następnie karty, które zostały znerfione po tym, jak ten deck był praktycznie na każdym turnieju, to jest jedna sztuka fletu. On został zredukowany, że można grać tylko jedną sztukę. To wcale tak dużo nie zmieniło w tej talii, natomiast jest troszkę wolniejsza niż była. I teraz rzeczy, które pozwalają tak naprawdę sprawić to wszystko w ruch. Czemu jesteśmy zagrać Bardocka w stanie 10 razy w ciągu jednej gry i przywrócić potem Gotena i pozostałe części komba, to mamy Unyielding Trunksy i Senzubin. Jesteśmy w stanie odtapowywać sobie manę. Senzubin, karta jeszcze z pierwszego setu, która z każdym setem osiąga coraz wyższe ceny. Potem w defensywie, bo zdarza się czasem tak, że będziemy atakowani przy Nimbusy. Tutaj zaraz poukładamy karty, żeby było więcej miejsca na kolejne. Jedziemy dalej. Potem karta, która wygrała mi chyba najwięcej meczy podczas tego turnieju, czyli Buttering Laser, która pozwala po prostu zanegować negację.
i od razu przejść do ataku. Bardzo dużo osób zostawiało sobie negację na ostatni atak i byli bardzo zdziwieni, gdy ten atak został przepuszczony. Champa, czyli zaskoczenie double strike'iem podczas komba. Akurat podczas tego turnieju chyba żadnego meczu z nim nie wygrałem, jeśli chodzi o takie zaskoczenie, natomiast to jest jedna z potrzebnych kart, które pozwalają przyspieszyć zabicie przeciwnika. I jeśli chodzi o przejście do Overrealmów, mamy Scientista Fu, czyli moim zdaniem najsilniejszą kartę w grze. Jeden many, double strike, dobierz dwie karty. I najsilniejszego finishera w grze, czyli Mirę. Jeżeli on przejdzie, jeżeli on nie zostanie zanegowany, to praktycznie nie ma możliwości, żeby go przekombić. Szczególnie w tym deku, który w drugiej turze ma 30 kart w grobie. I to jest cała talia. Teraz jeszcze przejdziemy do 15 kart z sideboarda. I trochę o nich opowiem. Taką podstawową kartą sideboardową, którą teraz się widzi i która jest dosyć potrzebna, to są chronie. Czyli Time Control Chrono. One pozwalają zablokować jedną kartę w grze. I to jest Sugar. I Sugar Combo. I jedna osoba na turnieju miała to combo i udało mi się je raz zablokować, raz zapomniałem jej side'ować. Natomiast oba te mecze wygrałem. Następnie gramy czwartego Nimbusa. Czwarty Nimbus jest potrzebny tak naprawdę tylko jeżeli gramy Mirrora, czyli gramy z drugim Heroestormem. Dwa Crusher Bole. Jeżeli przeciwnicy grają bardzo kontrolnymi taliami, mają Vegito albo innych blokerów, to pozwala on po prostu zanegować niektóre ataki. Victory Strike nie wejdzie, jeżeli zostanie Crusher Bolowany. Następnie mamy Haru Haru. Sajdujemy ją za każdym razem na każdego żółtego i zielonego lidera. Pozwala odtopować 4 many. Co prawda w tym deku nie jest aż tak silna jak w większości, bo większość meczów kończy się jak mam 2 many. Kolejne dwa Badrink Lasery. Sajdowałem je dokładnie w każdym meczu, w którym grałem. I myślę, że jakbym przerabiał tą talię, to 2 miałbym w mainie. Dwie Mafuby. Karta, która nie jest zupełnie potrzebna w tym sajdzie i myślę, że jakbym grał ponownie, to zostałaby z niego wyrzucona. Ani razu jej nie użyłem i myślę, że w żadnym meczu mi nie użył. Drugi Champa. Kilka razy został wrzucony do gry. Jest jednym z lepszych finisherów. I karta, którą bardzo mało osób gra, czyli Time Roller Toa. Z Xboxa 2. Ona pozwala za darmo przejąć kartę do kosztu 2. Było kilka meczów, gdzie mój przeciwnik został całkowicie zaskoczony, jak został mu ukradziony jego Goten albo na przykład darmowy bloker, którym chciał się obronić przed ostatnim strajkerem. Mówię tak, deck sprawił się idealnie, turniej wygrałem praktycznie bez najmniejszego problemu. Były ciężkie matchupy, byli bardzo dobrzy przeciwnicy, natomiast BT4 był momentem dla Dragon Balla, gdzie ten deck był za silny. I dlatego też nigdy więcej nim nie zagram. Dzięki wielkie. Jeżeli podobało Ci się, to łapa w górę, komentarz i subskrypcja. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.